ciężko nam to było ocenić w trakcie i kwalifikacji, i finałów. Czy w finałach już troszkę było więcej wiadomo, bo tak był zbudowana trasa, że nie było widać. Także ciężko mi było się porównać do innych dziewczyn. Także byłam dość pozytywnie zaskoczona, ale no dalej w sumie jestem. Troszkę się stresowałam, ale niedużo. Bardziej się właśnie stresowałam tym, że trasa była ciężka i niebezpieczna i dość wymagająca. Także chciałam ją pokonać jak najswobodniej, jak najbezpieczniej. No i to się udało, także z tego jestem zadowolona. No i z wyniku tym bardziej. Łatwiejsza może bigger, ale tak naprawdę moją specjalnością jest slopestyle. Jakby bardziej to trenuję i bardziej to mi się podoba, ale jeśli chodzi o zawody, to wydaje mi się, że łatwiejszy jest bigger, bo to jest jeden skok, łatwiej się skupić, łatwiej się też przygotować, także mam nadzieję, że to pójdzie równie dobrze jak slopestyle. To jest dyscyplina snowboardowa, która polega na pokonaniu trasy, na której znajduje się zestaw przeszkód i do tych przeszkód składają się skocznie i raile albo boksy, czyli takie bardziej twarde, metalowe przeszkody. I one mogą być mniej lub bardziej różnorodne. I zazwyczaj jest tak, że jest pół na pół. Pół skoczni i pół raili czy boksów. I co się ceni, co się liczy, to nie jest na czas, tylko to jest na punkty, więc jest na styl, na płynność przejazdu i na trudność trików. Ja się tam znalazłam, bo chciałam zrobić tak naprawdę troszkę przerwy od snowboardu, bo wcześniej byłam w ekipie przygotowującej się do igrzysk w Soczi, ale niestety miałam dwie kontuzje pod rząd w dwóch sezonach kwalifikujących do igrzysk, także niestety nie udało mi się tam spełnić wymogów i w ogóle wystartować. I stwierdziłam, że potrzebuję troszkę przerwy, żeby nabrać siły i no i tak jakoś tą szkołę znalazłam i się zakochałam i w Barcelonie i w szkole. Jestem tam już trzeci rok i właśnie będę kończyć w maju, mam nadzieję. I jak najbardziej polecam, jakby się ktoś zastanawiał, i Hiszpanię, i Barcelonę, i w ogóle studiowanie za granicą.